Witam Państwa, witam naszych czytelników, także widzów. Moim dzisiejszym gościem jest Dariusz Matecki, radny szczeciński, Solidarna Polska. Można by powiedzieć także niezwykle aktywny publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznę może od takiego prostego pytania, nasuwającego się natychmiast. Pełno Pana w mediach ostatnio? Ostatnio pełno mnie w mediach, nie tylko z pozytywnych powodów, również z tych negatywnych, ale pełno mnie w mediach od początku, od kiedy jestem radnym, ponieważ aktywnie działam. I to nie tylko, jeśli chodzi tutaj o lokalny rynek, nie tylko jestem autorem licznych interpelacji, bo to chyba najwięcej interpelacji w historii całego miasta wysłałem. Jedna niedawno też się trafiła interpelacja, która się odbiła szerokim echem w całej Polsce. Spotykam się z mieszkańcami, próbuję rozwiązywać ich problemy na tyle to jak to jest możliwe, będąc w opozycji tutaj w Radzie Miasta, ale działam też jako prezes Solidarnej Polski na całe Pomorze Zachodnie i jako prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, gdzie w tym konkretnym przypadku chyba najwięcej mnie było w mediach w ciągu ostatnich miesięcy, można powiedzieć też tych dwóch lat ostatnich, gdzie stawialiśmy przed sądami celebrytów, osoby, które znieważały polskich na przykład żołnierzy, strażników granicznych. Mhm. Więc tak, no jest mnie dużo w mediach i prawdopodobnie będzie jeszcze więcej. Jedni Pana szanują, lubią. Inni nienawidzą. Inni Pana nienawidzą i wyrażają te emocje. Ostatnio jest Pan atakowany w związku ze skandalem i właściwie także później tragedią związaną z działalnością Krzysztofa F. i śmiercią świętej pamięci Mikołaja. Tak, mamy sytuację, gdzie w Szczecinie doszło do tragedii, bo tak to trzeba nazywać. Każda osoba, bez względu moim zdaniem na poglądy, powinna współczuć rodzinie pani poseł. Ja również jej współczuję, tylko tutaj wylała się potężna fala hejtu na osoby, które tak naprawdę zostały nieuczciwie oskarżone i fałszywie oskarżone, ponieważ za pośrednictwem wpisu pana Giertycha, później pana Lisa, a następnie mediów, takich jak, no nie będę tutaj wymieniać, bo te media będę wymieniać w pozwach. Zarzucono mi, że z prokuratury wyszła informacja dotycząca tej sprawy do Radia Szczecin. To jest totalny absurd, totalny fake. Próbowano to powiązać z działalnością pani Felix dotyczącą lasów państwowych. Kłamano na przykład, że ujawniła, że pracuje w lasach państwowych. Nic nie ujawniła. No jak można ujawnić coś, gdzie ja kilka miesięcy wcześniej zrobiłem konferencję prasową, zresztą nawet artykuł na ten temat był w Kurierze, był we wszystkich szczecińskich mediach, gdzie ogłaszałem, że pracuję w lasach państwowych, więc to chyba nie da się bardziej publicznie ogłosić jakiegoś stanowiska, czy zadeklarować, że coś się wykonuje. Więc tutaj po prostu jest potężna fala takiego hejtu nieuzasadnionego, bo fakt był taki, że faktycznie, kiedy ta sprawa wyszła, no to właściwie większość polityków zaczęła atakować Platformę Obywatelską, bo Krzysztof F. był politykiem Platformy Obywatelskiej, udzielał się w tej partii. Był pełnomocnikiem marszałka Olgierda Geblewicza do spraw uzależnień. U niego w domu znaleziono kilkaset gram narkotyków i dawał te narkotyki dzieciom. Czyli tak naprawdę w stosunku do osób uzależnionych ten człowiek miał autorytet urzędu, w tym uzależnionych dzieci. No i pytaliśmy się w tych dniach od samego początku o kontakty z politykami. Ja wtedy na samym początku nie wiedziałem, że to dotyczy dzieci pani poseł, tej konkretnej pani poseł. I wrzucałem zdjęcia po prostu wszystkich polityków, które ten człowiek miał na swoim profilu i ci politycy mieli na swoich profilach. Więc to jest wielka tragedia. Mam nadzieję, bo nie wiem, że poznamy jej prawdziwe przyczyny. Panie Dariuszu, do tematu na pewno jeszcze będziemy wracać. Wczoraj ulubiona telewizja, ulubiona w cudzysłowie przez Zjednoczoną Prawicę, zajmowała się Panem i lasami państwowymi. Dziś niezależna.pl informuje, że złożył Pan zawiadomienie na wandalizm nastolatka, który zakłócił mszę świętą, włączając w kościele wulgarną piosenkę. To również Radio Z, również na temat. Jestem atakowany za to, że wypełniam obowiązki swojej fundacji, czyli między innymi dbałość o to, żeby osoby, które atakują Kościół katolicki w sposób wulgarny, dewastują na przykład zabytki polskie, żeby odpowiadały karnie. W tym konkretnym przypadku mamy głupią zabawę na TikToku. Przez takie zabawy dzieci nawet dochodzi do tragedii bardzo często. W tym konkretnym przypadku mamy chłopaka, który na przykład w marketach napoczynał produkty, żeby nagrywał to i odkładał
odkładał te produkty gdzieś na półkę, zaczepiał starsze babcie w marketach i między innymi zrobił sobie taki challenge, że wejdzie do kościoła i puści skrajnie wulgarną piosenkę na cały regulator. Cały kościół pełen, msza święta, starsze panie, które musiały słuchać naprawdę skrajnie wulgarnej piosenki. Złożyłem zawiadomienie, ustaliłem dane tego człowieka i policja już poinformowała, że już ustaliła dokładnie, kto to jest i że trafi on przed sąd rodzinny. Okazało się, że jest to 15-latek. Za coś takiego jestem atakowany przez liberalne media. No, gdybym nie wiedział, że on ma 15, znaczy gdybym wiedział, że ma 15 lat, że nie jest pełnoletni, postąpiłbym dokładnie tak samo, bo takie patologiczne zachowania w internecie trzeba zwalczać. Niech on rzeczywiście zostanie skazany, niech wykonuje jakieś prace społeczne, niech zapłacą jego rodzice grzywne, wtedy i niech to się odbije bardzo szerokim echem w internecie. Po to, żeby pokazywać, że takie zachowania są nieakceptowalne. Mhm. A teraz cytat. Nadejdzie taki dzień, kiedy katolicy w Polsce będą mniejszością. Trzeba ich opiłować, by znowu nie podnosili głowy. Może pan skomentować? To jest cytat posła Sławomira Nitrasa. To jest cytat, kilkanaście dni po nim, człowiek, który udostępniał treść tego wystąpienia Sławomira Nitrasa, wziął piłę mechaniczną i ściął krzyż w Zielonej Górze. Tutaj również ustaliłem dokładne jego dane, łącznie z miejscem pobytu i zamieszkania. Też został zatrzymany tego samego dnia, kiedy to zrobił. Więc odpowiedzią na takie właśnie wezwania polityków do dewastacji, do zakłócania mszy świętych mogą być tylko i wyłącznie działania prawne, bo trzeba też przypomnieć, że jak tutaj były te czarne protesty związane z popieraniem aborcji w jakiś sposób, no to tutaj trzeba było fizycznie też bronić kościołów. My zmywaliśmy na przykład z figury Jana Pawła II dewastację. Niestety tego typu działania, tego typu słowa są przyzwoleniem dla społeczeństwa, czy nakłonieniem nawet społeczeństwa do kolejnych aktów agresji wymierzonych w określoną grupę religijną. Weźmie pan udział w Marszu Papieskim 2 kwietnia i dlaczego, jeśli już? Tak, wezmę udział w Marszu Papieskim. Będziemy na pewno promować bardzo mocno ten Marsz Papieski w internecie jako całe środowisko też Solidarnej Polski. Nas później o 21:37 chcemy spotkać się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. A dlaczego? Dlatego, że naszym zdaniem nie można szargać autorytetów, szczególnie autorytetów, które nie mogą się już bronić. Bo to nie jest tylko kwestia świętego Jana Pawła II. Wcześniej był atakowany błogosławiony kardynał Wyszyński. Byli atakowani żołnierze wyklęci, ludzie, którzy ginęli za to, żeby Polska była wolna. Oni są nazywani przez dzisiejszych posłów mordercami, bandytami. Czy nawet Klaudia Jachira na komisji sejmowej zaatakowała świętego Maksymiliana Kolbe. Człowieka, którego autorytet jest znany na całym świecie, jest symbolem poświęcenia się dla drugiego człowieka. To ona go na komisji sejmowej w polskim Sejmie atakowała. Więc każda taka inicjatywa polegająca na tym, żeby upamiętnić nasze autorytety, ważne dla Polaków, moim zdaniem jest cenna, szczególnie tutaj w Szczecinie. Jesteśmy jednym z miast, gdzie taki marsz będzie się odbywać. Mam nadzieję, że licznie szczecinianie będą w nim uczestniczyć. Czy Unia na pewno chce przejąć kontrolę nad Lasami Państwowymi? Czy już mieliśmy jedną próbę prywatyzacji lasów? Był wyciek z WikiLeaks. Wtedy dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk planował prywatyzację lasów, żeby spłacić wówczas fikcyjne roszczenia, za które Polska tak naprawdę w żaden sposób nie powinna odpowiadać i od których nasz rząd się definitywnie zupełnie odciął. Dzisiaj słyszymy, że Unia Europejska ma przejąć kompetencje państw członkowskich. To jest kolejna taka kompetencja, którą Unia chciałaby zabrać państwom członkowskim i sprawować kontrolę nad danym obszarem. Dlaczego? Można zadawać pytania, czy polskie leśnictwo, czy polski przemysł drzewny jest na tyle konkurencyjny, że trzeba go wykończyć. Kiedyś wykończono polskie cukrownictwo. Później, co znamy tutaj ze Szczecina, przemysł stoczniowy również wykończono. Kto na tym zyskuje? No, niemieckie cukrownictwo, niemieckie stocznie na tym zyskiwały. Dzisiaj być może polski przemysł drzewny jest na tyle konkurencyjny, jest bardzo dużą gałęzią gospodarki, wytwarza 3% polskiego PKB. Zatrudnienie tam znajduje kilkaset tysięcy osób. Być może chcą go po prostu wykończyć, bo polskie leśnictwo działa właściwie, no, można powiedzieć, że jest wzorem na całym świecie. Lasy są wycinane, bo to są lasy gospodarcze. Można zadać pytanie, czy ludzie, którzy krytykują to, że lasy państwowe robią wycinki, czy korzystają z gazet, z papieru toaletowego, czy mają domki drewniane, czy mają drewniane meble w domach. No, skądś to drewno trzeba brać. I po to są lasy państwowe, żeby dbały o gospodarkę leśną. I w ramach gospodarki leśnej wycina się drzewa i sadzi się drzewa. I lasy państwowe, mając stulecie
stuletnią tradycję, dbają o to, żeby te lasy po prostu dobrze w Polsce funkcjonowały, ale jednocześnie, żeby napędzały naszą gospodarkę i były elementem naszej gospodarki. A przejęcie lasów przez Brukselę oznacza przejęcie tak naprawdę kontroli nad 1/3 naszego terytorium. Bo jeśli ktoś dzisiaj mówi, że Solidarna Polska zawłaszcza lasy państwowe, no to ja jestem jedyną osobą z Solidarnej Polski, która znalazła zatrudnienie w lasach państwowych tutaj na terenie właściwie całej zachodniej Polski. Więc no to jest duże nadużycie. Partia, która wygrywa wybory, przejmuje kontrolę nie tylko nad lasami, ale przejmuje kontrolę nad całym państwem. Kiedy Platforma rządziła, kiedy SLD rządziło, no to również wskazywali dyrektorów w lasach państwowych. Już obecnie nie można wymienić jednego pieca kotła gazowego na drugi kocioł gazowy podobnego typu, jedynie kondensacyjne. A od 2028 w nowych budynkach w ogóle nie będzie można montować jakichkolwiek kotłów gazowych. Skazani więc będziemy na co? Na pompy ciepła za kilkadziesiąt tysięcy? Na pompy ciepła. Czy grozi nam ubóstwo energetyczne, a w związku z tym, czy ludzie z tego powodu mogą wyjść na ulicę, jak pan sądzi? Sądzę, że ludzie w Polsce na ulicę z tego powodu nie wyjdą, ale warto tutaj prześledzić taką króciutką ścieżkę. Przez lata Unia Europejska, no głównie za sprawą Niemiec, dopłacała do wymiany kopciuchów. I bardzo dobrze, że dopłacała do wymiany kopciuchów, bo te kopciuchy tak naprawdę powodują duże zanieczyszczenie powietrza. Ale mieszkańcy, w tym Szczecina, wymieniali je na piece gazowe. Niemcy widziały w tym dla siebie swój wielki biznes. Tutaj na terenie Pomorza Zachodniego przejęły całą masę ciepłowni. Być może planowali po prostu dostarczać tutaj gaz z Nord Stream 1, z Nord Stream 2. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i posypały się projekty Nord Stream 1, Nord Stream 2, na których Niemcy planowali zarabiać jako hub energetyczny, no to nagle stwierdzili w Unii Europejskiej, no hegemonem w Unii są Niemcy. I nagle stwierdzili, że teraz trzeba zakazać pieców gazowych i przejść na pompy ciepła. I kto jest największym w Unii Europejskiej eksporterem pomp ciepła? Niemcy. Rok temu wkopano kamień węgielny w Polsce pod budowę wielkiej fabryki właśnie pomp ciepła, w niemieckiej firmy, która będzie produkować setki tysięcy rocznie pomp ciepła. Czyli było to planowane i tak naprawdę Polacy będą teraz musieli przechodzić na te pompy ciepła. Prawdopodobnie będą duże dopłaty z Unii Europejskiej, czyli z naszych wspólnych pieniędzy do tego, żeby prawie nowe piece nawet gazowe wymieniali na pompy ciepła. A tak naprawdę dla nas, jako Polaków, musimy patrzeć na to, że mamy węgiel, stoimy na węglu tak naprawdę całe nasze państwo, a nam każe się zamykać kopalnie węglowe i ograniczać w ogóle wydobycie tego węgla. I to trwa od lat. Czyli nie możemy korzystać z naszych surowców naturalnych, a mamy ściągać technologie, czy to są wiatraki, czy to są pompy ciepła z innych państw i za to płacić. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Tak? No chodzi po prostu o pieniądze. Chodzi o to, żeby potężne miliardy popłynęły wielkim strumieniem do Niemiec, bo nikt się nie czepia tego, że ludzie instalują fotowoltaiki, ludzie instalują pompy ciepła, tylko mamy tutaj do czynienia z narzucaniem czegoś. Czegoś, co idzie w interesie z interesem niemieckim. Czy podoba się panu wizja Szczecina jako floating garden? To znaczy wizja Szczecina zakorkowanego, wizja Szczecina, w którym kiedy miasto nie znajdzie obsługi nawet przy koszeniu, co tutaj z redakcji Kuriera Szczecińskiego widać właściwie chyba co roku, to całe wielkie tutaj takie pole nieskoszone i wtedy wyglądamy jak Sarajewo w latach 70. Wizja Szczecina, w którym no tak naprawdę życie nad Odrę nie wróciło, chociaż miało wrócić. No to mi się nie podoba. Nie podoba mi się wizja tego, że pan marszałek Geblewicz inwestuje w jakieś wielkie teatry, wielkie siedziby dla siebie. Nie podoba mi się wizja tego, że pan prezydent wydaje kilkaset milionów na aquapark, który nigdy mu się nie zwróci, a jednocześnie tysiące mieszkańców w mieszkaniach komunalnych nie mają toalet. No to nie jest floating garden. No to floating. I jednocześnie nie podoba mi się to, że to miasto się wyludnia, że prezydent Piotr Krzystek przez swoje 4 kadencje wyludnia Szczecin. Nie ściąga tutaj nowych, dużych inwestycji. Masa zakładów po prostu padła. W jaki sposób? No to podstawowe pytanie. Co Piotr Krzystek robił w czasie tych swoich kadencji, żeby ratować Stocznię Szczecińską?
Nie podoba mi się wizja Floating Garden, począwszy od całej symboliki, całej, nawet kolorystyka tego mi się nie podoba. Już nie wspominając o rządach pana prezydenta Piotra Krzysztofa. Jakie ma pan plany polityczne na najbliższe miesiące, lata? Na najbliższe miesiące? W ciągu najbliższego miesiąca zamierzam napisać list do wszystkich parlamentarzystów niemieckich dotyczący tego, to jest działanie mojej fundacji, dotyczący tego, dlaczego my się domagamy reparacji, dlaczego nie wyrównano strat wojennych pomiędzy Polską a Niemcami. Między innymi dlatego, że do dzisiaj skradzione w Polsce, zrabowane dzieła sztuki wiszą sobie w niemieckich domach, a w dalszej przyszłości jest kampania wyborcza. I czy będę sam kandydować, czy będzie kandydować Solidarna Polska w dowolnym układzie, czy sama, czy w koalicji z kimkolwiek. No, najbardziej prawdopodobna opcja to jest koalicja z Prawem i Sprawiedliwością, no to będę wspierać działania Solidarnej Polski. I czy to jest szansa, że będę kandydować, jeśli będziemy szli sami jako Solidarna Polska, no to jest to właściwie pewne, że będę tutaj kandydować jako lider listy. Jeśli będziemy szli z Prawem i Sprawiedliwością, to wszystko zależy od dogadania się na górze w kwestii list wyborczych. No, ja wyrażam jak najbardziej, chyba widać po mojej działalności, wyrażam jak najbardziej chęć kandydowania i wspierania tej listy Zjednoczonej Prawicy. No, mam nadzieję, że sporo głosów bym przyciągnął tych osób, szczególnie, którzy są bardziej, można powiedzieć, na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Naszym gościem był Dariusz Matecki, szczeciński radny Solidarna Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.